Nie myśl, że ułożysz sobie życie z kimś innym. Znajdę Cię i oboje tego pożałujecie. Cześć moi drodzy. Dziś odcinek specjalny, więc jeśli słuchacie podcastu na YouTubie, moja twarz pojawi Wam się na ekranie za 4, 3, 2... Jeden. Witajcie jeszcze raz, tym razem face to face, gdyż jest to odcinek specjalny. I o co w nim chodzi? Jakiś czas temu mówiłam Wam o projekcie, który przygotowuję. I osoby, które odwiedziły mojego Instagrama bądź grupę na kwadracie, uzbrodni do kwadratu, to wiedzą już na czym polega ten cały projekt. A ten projekt to tak naprawdę challenge. I ja o nim tutaj pokrótce opowiem przed wstępem do historii. Więc jeśli wy już wiecie, o co w niej chodzi, bo byliście na Instagramie, na grupie, to zwyczajnie y, pomińcie ten kawałek. Nie musicie mnie oglądać. A teraz opowiem dla tych, którzy kompletnie nie mają pojęcia, o co chodzi. I tak. Wymyśliłam sobie taki malutki challenge, aby opowiedzieć wam, Historię, którą zbudujemy m, tak jakby razem. Co to oznacza? Oznacza to tyle, iż historia przedstawiona w dzisiejszym odcinku będzie fikcyjna. Będzie fikcyjna, i jeśli nie lubicie m, takich e, opowiadań, to zwyczajnie zwyczajnie pomińcie w ogóle cały odcinek, nie będę wam miała tego za złe. A jeśli jesteście ciekawi, jak wyszło i o co w tym wszystkim chodzi, no to zachęcam Was do zostania ze mną na dłużej. Ehm, I tak. Ja na Instagramie zadałam pytania, które miały tylko e, możliwość dwóch odpowiedzi. I ta odpowiedź, która zyskała więcej głosów, stała się automatycznie kryterium mojej sprawy, dzisiejszego odcinka, dzisiejszej opowieści. Wiecie o co chodzi. I tak, podam Wam teraz przykład takich pytań, żebyście mniej więcej tam ogarniali. Yy, chodzi o to, że yy, zadałam na Instagramie pytanie o treści. Czy sprawa ma być zaginięciem, czy też morderstwem? Albo, czy sprawa ma wydarzyć się w Polsce, czy poza granicami kraju? Czy osoba yy, główna bohaterka ma być młoda? Czy na przykład w takim wieku już po studiach i niekonkretnie, że studiowała tylko, wiecie, taki wiek, mniej więcej, tak. Ja tym to polega. To wszystko, to nie jest jakoś mocno skomplikowane i tak jak mówiłam, te odpowiedzi z największą ilością głosów stały się kryterium tej sprawy. Ale jeszcze ich wam nie zdradzę. Zdradzę je na samym końcu odcinka, gdzie znowu się zobaczymy. Z tego względu, że chciałabym, abyście stwierdzili, czy podołałam temu wyzwaniu i wszystkie kryteria zostały spełnione, czy na czymś się po prostu wywaliłam. Także zapraszam Was teraz do dzisiejszej historii, a. no, widzimy się potem. W dzisiejszej sprawie przeniesiemy się do listopada 2013 roku. Do stolicy województwa zachodniopomorskiego, czyli Szczecina. Szczecin, mimo legendy o mieście położonym nad morzem, to no nie do końca. Fale to tam na odrze można zobaczyć i nigdzie więcej. Tyle w drodze wyjaśnienia. Taki mały obraz dla tych, którzy nigdy tam nie byli. Miasto tętniące życiem, pełno ludzi. Pełno ludzi, którzy gdzieś się spieszą, mniejszych i większych karierowiczów. Jednak w tym całym biegu chciałabym się z wami na chwilę zatrzymać. Ci wszyscy ludzie nie wiedzą, że obok nich odgrywa się tragedia. Monika Wójcik, która w momencie wydarzeń ma 33 lata, od kilku dni nie kontaktuje się ze swoją rodziną. Jest to do niej niepodobne, gdyż była blisko związana ze swoimi rodzicami. Jako jednaczka była, no wiecie, ich oczkiem w głowie, więc cisza ze strony Moniki wzbudziła swego rodzaju niepokój. Kobieta pochodziła ze świnoujścia i nie jest to stosunkowo daleko, ale rodzice postanowili zadziałać szybciej. W Szczecinie mieszkała bowiem ciotka naszej bohaterki, pani Jadwiga, jej kuzyn Karol, z którym wychowała się od dziecka, i mieli oni ze sobą takie relacje braterskie. Byli ze sobą na tyle blisko, że Monika powierzyła mu klucz od swojego mieszkania, potocznie mówiąc tak w razie W. No i to właśnie na niego spadł obowiązek sprawdzenia, co dzieje się z jego kuzynką. Dlaczego nie odbiera telefonów, nie odpisuje na SMSy. Mijał już trzy dni od kiedy ta ostatni raz kontaktowała się z kimkolwiek. Mężczyzna no, znał swoją kuzynkę i wiedział, że ta czasami miewała gorsze okresy w swoim życiu. Wolała czasami usunąć się z pierwszego planu, nieco wyciszyć, zresetować. No dlatego też na początku podszedł lekko do całej sprawy. Chociaż kiedy Monika nie odpowiadała też na jego telefony, sam zaczął się zastanawiać o co tak naprawdę chodzi. Tak też 6 listopada rano pojechał do centrum miasta, aby odwiedzić mieszkanie kobiety. Mieściło się ono na szczecińskim śródmieściu przy ulicy Malczewskiego. Na początku Karol zapukał do drzwi, czekając na jakąkolwiek reakcję. Kiedy to jednak nie nastąpiło, spróbował kolejny raz zadzwonić do kuzynki. Co ciekawe, w środku usłyszał jakiś dźwięk, zaraz potem nerwowe szczekanie psa, więc on sam, zdenerwowany ignorancją Moniki, otworzył drzwi swoim kluczem. A to, co zostało w środku, było dziwne. Pies od razu do niego podbiegł. Wyglądał na przestraszonego, głodnego i wyczerpanego. Dodatkowo w mieszkaniu panował okropny bałagan. Zwierzę najprawdopodobniej od kilku dni załatwiało swoje potrzeby właśnie tam, ale to nie pasowało do Moniki, gdyż jeżeli gdziekolwiek wyjeżdżała i nie mogła zabrać ze sobą swojego pupila, to najzwyczajniej prosiła o opiekę nad nim najczęściej Karola lub jego matkę, panią Jadwigę. Telefon też leżał na bracie w kuchni, podłączony pod ładowarkę, na nim wiele nieodebranych powiadomień. A Karol, nawołując kuzynkę, zaczął powierzchownie, tak wiecie, przeszukiwać mieszkanie. Sypialnia i tak zwany duży pokój były puste. Chociaż wszystko wyglądało względnie normalnie, to w dużym pokoju stół był naszykowany odświętnie. Biały obrus, naszykowane dwa miejsca, lampki, i wino ale nie tknięte. Idziemy dalej. Ostatnim miejscem, które sprawdził, była łazienka. A to co tam odkrył? Jedyną rzeczą jaką mógł w tamtym momencie zrobić, to był to telefon alarmowy, wykonanie telefonu alarmowego. Ja to się nie dzieje naprawdę. Ona nie żyje. Monia nie żyje. Jest w wannie, chyba się zabiła. Na to miejsce szybko przyjechała Policja i lekarz, aby potwierdzić zgon. Ciało było w takim początkowym stanie rozkładu, ze względu na to, że leżało w wodzie, chociaż nie wyglądało to do końca tak jak w przypadkach wód naturalnych. Zachowało się dzięki temu w całkiem dobrym stanie. Po pierwszych oględzinach stwierdzono, iż denatka podcięła sobie żyły i wykrwawiła się w wannie. W całej tej sytuacji dziwna była jedna rzecz. Wanna wypełniona była płatkami róż. Tak jakby Monika ze swojej śmierci zrobiła takie, wiecie, małe show coś, o czym ludzie będą pamiętać i o czym będą mówić. Dodatkowo nakryty stół dla dwóch osób. Karol w rozmowie z policją uparcie twierdził, że jego kuzynka w ostatnim czasie nie miała większych problemów, że była osobą otwartą i kiedy coś działo się w jej życiu nie tak, mówiła o tym bliskim. Nigdy nie stwierdzono u niej chorób psychicznych, nie miała powodów, aby się zabić, a co najważniejsze, nie zostawiłaby drugiej istoty na pastwę losu. Ale te argumenty niewiele pomogły. Monika została wyciągnięta z wanny i wyniesiona z domu. Co ciekawe, rodzina kobiety była tak bardzo zdeterminowana, aby sprawdzić wszelkie niejasności, że ciało zostało poddane autopsji, bo oni byli naprawdę upierdliwi. A że wszystkim było żal z rozpaczonych rodziców, którzy stracili jednaczkę, no to wiecie. Mimo iż podejrzewano samobójstwo i zgon, yy, który stwierdzono w ogóle z 2 na 3 listopada, to tak czy siak doszło do tej autopsji. I podczas pierwszej sekcji Lekarz zauważył na ciele denatki kilka siniaków, które musiały powstać w dość dziwny sposób na krótko przed śmiercią. Były to ślady w okolicach obojczyków oraz dziwne zatrapania na rękach, które na pewno nie powstały przy użyciu żyletki. Bardziej wyglądały na takie powstałe podczas szarpaniny. Swoje wątpliwości lekarz przekazał prokuraturze, która zaleciła ponowną i bardziej szczegółową autopsję. I to było jak odpalenie karuzeli w wesołym miasteczku, chociaż sprawa za wesoła to to nie była. Po dokładniejszym zbadaniu zwłok okazało się, że przyczyną zgonu było niewątpliwie utonięcie i to na pewno nie na skutek wypadku. Cała sceneria zaczynała zmieniać się w prawdziwą scenę zbrodni. Owszem, można było założyć, że Monika na początek pocięła sobie żyły, a potem postanowiła się utopić. No, ale to raczej niespotykane, by osoba próbująca się zabić użyła do tego dwóch środków. Na pewno nie zrobiła tego na odwrót. Jak potocznie się to mówi, znaleziono wodę w płucach. No to są w ogóle większe terminy, ale mówię tak potocznie, żebyśmy wszyscy zrozumieli, o co chodziło. Więc e, to było logiczne, że po utonięciu bo założono, że to było utonięcie to ona nie mogła sobie podciąć żył jest też coś takiego jak e, termin wtórne utonięcie czyli utonięcie po kilku godzinach od e, przytopienia ale tutaj zostało ono wykluczone dodatkowo Karol zeznał iż Monika nie była zanurzona całkowicie w wodzie kiedy ją odnalazł wyglądała jakby leżała zrelaksowana w wannie i czekała, aż się wykrwawi, co kompletnie nie kleiło się z wynikami sekcji zwłok. Karo zaprzeczył też, aby to on wyciągnął ją z wanny do pozycji siedzącej. Tak jak ciało zastała policja, tak zastał je też on. Morderstwo doskonałe? Takie chyba miało być, tylko kto chciałby skrzywdzić tę nieszkodliwą kobietę? Ruszyło dochodzenie w sprawie i Zanim rozwiążemy wszystkie aspekty oraz wszelkie ale, to opowiem Wam nieco więcej o Monice. To pomoże nam skupić się na niektórych teoriach, które zaczęła badać Policja. Monika była młodą, atrakcyjną kobietą. Pracowała w salonie fryzjerskim i miała swoje małe mieszkanko w centrum Szczecina na własność. Miała też ukochanego pupila, maltańczyka Kospera. Zdawało się, że niczego jej nie brakowało. Chociaż może nie do końca, ale to od początku. Monika przyszła na świat w 1980 roku w Świnoujściu jako długo wyczekiwane dziecko państwa Wójcik. Była jednaczką, jak już wiecie, gdyż jej mama miała duże problemy z donoszeniem ciąży. Kilkukrotnie poroniła i powoli to państwo Wójcik traciło wiarę. Dlatego, kiedy urodziła się dziewczynka, automatycznie. Stała się ona oczkiem w głowie całej rodziny. Czuli się jakby wygrali właściwie los na loterii. Dziewczyna nie wywodziła się z bogatego domu. Można powiedzieć, że wiodła normalne życie. Nie były to luksusy, ale też niczego jej nie brakowało. Od dziecka rozwijała swoje pasje i talenty. Ukochany tata brał dodatkowe fuchy, aby mała Monika mogła się spełniać. Podstawowo co chodziła na balet, jeździła na kolonie czy zielone szkoły. Za ciężką pracę rodziców odpłacała im się dobrymi ocenami, a oni byli niesamowicie dumni z córki. W młodym wieku stanęła jednak przed dość poważnym wyborem, gdyż ten wybór miał mieć w ogóle wpływ na jej dalsze życie. I było to dobranie odpowiedniej szkoły i ustalenie planu na przyszłość. Wójcikowie posiadali rodzinę w Szczecinie. Dużym, rozwijającym się w tamtym czasie mieście. Siostra pani Danusi, Jadwiga, mieszkała tam wraz ze swoim mężem i snem Karolem, którego już znacie. Zgodzili się, aby dziewczyna zamieszkała z nimi, gdyż kochali ją jak własną córkę. Dlatego dzięki temu w latach 90. rozpoczęła edukację w zespole szkół numer 2 na profilu rachunkowości, gdzie radziła sobie no, całkiem nieźle. W przyszłości chciała podjąć się pracy w dziale księgowości, gdyż widziała tam dla siebie szansę na polepszenie swojego statusu majątkowego. Oczywiście nie liczyła na fajerwerki i karierę celebrytki w świecie księgowych, ale chciała nieco odciążyć rodziców. Trzeba przyznać, że radziła sobie tam całkiem nieźle. Może nie była najlepsza, ale przynosiła całkiem dobre wyniki do domu. Dodatkowo dzięki znajomym ze szkoły poznała swoją pierwszą miłość, Damiana. Chłopak chodził do technikum samochodowego i był od niej dwa lata starszy. Damian o Monikę zabiegał długo, trzeba to przyznać, bo ta początkowo nie była nim w ogóle zainteresowana, gdyż chłopak miał opinię takiego bad boy'a. Ale nie odpuszczał, i to podobało jej się chyba najbardziej. Sama była uparta w dążeniu do celu. Para zaczęła myśleć o wspólnej przyszłości, kiedy już, wiecie, byli razem, o pracy, o dzieciach, o wspólnym domu. Takie typowe marzenia zakochanych. Właściwie to mieli co planować, gdyż byli ze sobą ponad 10 lat, wiecie, od momentu bycia takimi dość młodymi gówniarzami. Aż do dorosłości, i w międzyczasie Monika zdała maturę z zadowalającymi wynikami, skończyła szkołę, nie pracowała jednak jako księgowa, nie pracowała w zawodzie, zatrudniła się w sklepie spożywczym poznajomości, ale nie czuła się z tego powodu gorzej. Najważniejsze było to, że stara się być niezależna. Państwo wójcik wzięli kredyt na mieszkanie w centrum miasta, gdzie ich córka i jej chłopak później narzeczony. Zamieszkali razem. Damian pracował w warsztacie, często po godzinach. Chciał kiedyś otworzyć własny warsztat, a wiecie, że na to potrzebne są zarówno pieniądze, jak i zaufani klienci, którzy dzięki jego pracy poznali jego fach i doceniali, doceniali to, co robił. Kobieta była z niego dumna i wspierała jak tylko mogła. Jednak sielanka trwała do 2010 roku. Wtedy nieco zaczęło się psuć. Monika zaczęła odczuwać brak zainteresowania ze strony swojego narzeczonego, a kiedy skonfrontowała go ze swoimi uczuciami i podejrzeniami, wiecie, jak to kobieca intuicja, to trafiła w punkt. Mimo iż Damian był winny, spotykał się od dłuższego czasu z inną kobietą, to ciężko było mu odpuścić i długo nękał swoją eks. I właśnie wtedy kobieta, jak to się mówi, wzięła sprawy w swoje ręce. Wycierpiała swoje, ale postanowiła stawić temu wszystkiemu czoła. W 2011 roku ukończyła studium fryzjerskie i podjęła się pracy w jednym z salonów na Wojska Polskiego. I faktycznie szło jej tam całkiem nieźle, chociaż zaczynała od. Sprzątania, mieszania farby, pracy na recepcji, ale była zdeterminowana, kończyła kursy i dzięki zdobytemu doświadczeniu przeniosła się do większego, bardziej jak to się mówi, prestiżowego miejsca. Koleżanki z pracy opisywały ją jako oddaną pracy, kreatywną i sympatyczną osobę. W salonie czuła się jak taka typowa ryba w wodzie. Podobało się to właścicielce salonu i w sumie z zeznań. W pracy panowała ogólnie dobra atmosfera. Team był ze sobą zżyty, jednak nie na tyle, aby ktokolwiek mógł powiedzieć coś więcej o życiu prywatnym Moniki. Po pierwszych przesłuchaniach policja zebrała następujące informacje. Monika szukała stałego partnera, gdyż chciała założyć rodzinę. Nie zraziła się rozstaniem z Damianem i wciąż chciała spełnić swoje marzenia. Była w kilku dłuższych związkach, ale żaden z nich nie przetrwał. Tu coś nie grało, tam nie czuła się na tyle szczęśliwa, na tyle na ile by chciała albo Damian. No ten Damian to tak trochę nie mógł zapomnieć o swojej pierwszej wielkiej miłości. Kiedy ta zaczynała układać sobie powoli życie, nagle pojawiał się on i wszystko niszczył. Były prośby, groźby, nawet te śmiertelne, i żaden z jej partnerów nie, nie radził sobie z tym na dłuższą metę. Ale dla Moniki to był koniec nie chciała mieć z byłem nic wspólnego. Kobieta umawiała się z facetami przez internet, często spotykała ich na czatach, potem rozmowy stawały się bardziej in intymne dużo korzystała z popularnego wtedy komunikatora gadu gadu i kiedy czuła się w relacji pewnie zaczynała spotykać się w tak zwanym realu. To też nie tak, że z każdym z tych mężczyzn wchodziła w związek. Wydawała się być ostrożna, ale lubiła ryzyko. Co to miało znaczyć? Koleżanki nie potrafiły do końca tego wytłumaczyć, ale wynikało z ich opowieści, że po kilku spotkaniach zaczynała zapraszać mężczyzn do domu. Oprócz tego najaw wyszło, że rodzina wójcik była nadopiekuńcza, co czasami ją irytowało. Mówiła często, nie jestem już dzieckiem, ale w odpowiedzi słyszała słowa: zawsze będziesz moim dzieckiem. I na tym się kończyło. Mimo swoich poglądów, bardzo szanowała rodziców i nie chciała sprawiać im przykrości. Szefowa wspominała o kuzynie Moniki Karolu. Podobno często odwiedzał kobiety w pracy, co szefowa określiła bardziej mianem nachodził. Według niej był nieco podejrzany, jakby zazdrosny o to, z kim Monika się spotyka. Często wypytywał o jej partnerów i kiedy pojawiał się w otoczeniu jakiś facet, Karol przyjmował pozycję obronną. No, brzmiało to bardzo ciekawie, jakby ten za bardzo próbował ingerować w to, jak wygląda jej życie. Ostatnia kwestia, Tajemniczy mężczyzna, o którym mówiła od jakiegoś czasu. Podobno poczuła, że spotkała miłość życia i była pełna energii, jakby naprawdę się zakochała. Nigdy jednak nie zdradziła kobietom choć, yy, chociażby imienia. Wspominała o spotkaniach, prezentach, o planach, ale nic więcej. Śledczy powołani do sprawy mieli przez to kilka kwestii do sprawdzenia, gdyż rodzina i znajomi z pracy. Byli jedynymi ludźmi, z którymi Monika się spotykała, którym się zwierzała. Nie miała przyjaciółki, a jej najlepszym przyjacielem była ona sama. Pierwsze poszlaki już mieli, trzeba było tylko zweryfikować, co jest najprawdopodobniejszą teorią, i przesłuchać podejrzanych. Na tapet poszedł oczywiście były partner, gdyż to on wydawał się być wrogo nastawiony względem denatki. Motywem miała być zazdrość. Agata Jackowska, właścicielka salonu fryzjerskiego, w którym pracowała Monika, twierdziła, iż jej pracownica często mówiła jej, że boi się swojego byłego faceta, że jest on zdolny do skrzywdzenia nie tylko jej, ale kogoś, z kim się spotyka w danym czasie. I Monika nie otwierała się nigdy do końca, nie mówiła, w jaki sposób groził jej Damian, a w sensie Jakie treści, jakiej treści były te groźby? Domyślać można się, że padały niecenzuralne treści z obietnicami śmierci. Policja postanowiła sprawdzić telefon Moniki, aby doszło do wiadomości wymienionych z mężczyzną. No i bingo, oczywiście. Trafili oni na treści typu: Tu cytuję: Nie myśl, że ułoży sobie życie z kimś innym. Znajdę cię i oboje tego pożałujecie. Albo szykuj Czarną kieckę, bo niedługo będziesz odwiedzać tego frajera na cmentarzu. Nie były to jednak nowe wiadomości, miały kilka miesięcy. Do tego kobieta nigdy mu nie odpisywała, co było bardzo dobrym posunięciem z jej strony. Nie prowokowała go, więc w końcu i on się uspokoił. I tu właśnie wszystko się rozjeżdżało, bo kiedy funkcjonariusze zjawili się w jego rodzinnym domu. Okazało się, że ten od 11 miesięcy mieszkał w Norwegii. Tam poznał kolejną już partnerkę i spodziewali się w tamtym momencie dziecka. No i też w ostatnim czasie nie pojawił się w Polsce. Po zweryfikowaniu tych informacji, no to pierwszy podejrzany został skreślony z listy. I tu pojawił się problem, jak pokierować śledztwem, bo nie było ani dowodów. Ani osoby z motywem. Pozostało przewertowanie telefonu komórkowego i komputera denatki. Przed chwilą wam to nakreśliłam, ale teraz dokładnie tak krok po kroku. Monika poznawała mężczyzn przez internet. Korzystała na początku z kilku popularniejszych czatów, a potem z rozmów takich w przeglądarce, rozmów online, przenosiła się na gadu-gadu. Na jej liście widniała dosyć spora grupa facetów, z którymi mówiąc, potocznie bajerowała. Ale to nie polegało na tym, że z każdym wchodziła w głębszą relację. Ona ewidentnie szukała miłości, ale nie pakowała się w romanse bez przyszłości. I jeśli facet nie chciał czegoś więcej, to ona nie przechodziła na kolejny etap, jak podanie numeru telefonu długie rozmowy czy spotkanie face to face. Przez ostatnie trzy lata na dłuższą metę to umawiała się z taką grupką pięciu mężczyzn, oczywiście nie w tym samym czasie, tylko z jakimiś tam przerwami. Była z nimi widywana, ale nikomu ich nie przedstawiała oficjalnie jako swojego partnera. I w ostatnich tygodniach według informacji, jakie znaleźli śledczy w telefonie, to Wójcik tak naprawdę z nikim się nie spotykała. Tylko, że to nie pokrywało się wtedy z ze, zeznaniami koleżanek z pracy i tego kuzyna kobiety. Bo wszyscy zgodnie twierdzili, że ta opowiadała o tajemniczym facecie, który zawrócił jej w głowie. Ale była na tyle ostrożna, że tym razem nikt nie znał nawet jego imienia. Jedyne, co udało się ustalić. To fakt iż mężczyzna również mieszkał w Szczecinie, był stuprocentowo w jej typie i określała go mianem facet moich marzeń. Ale jej marzenie miało jedną dużą wadę. Miał żonę. No jesteśmy w dziwnej sytuacji. Praktycznie każdy twierdzi, że Monika z kimś się spotykała, ale nie było na to żadnych dowodów oprócz zeznań w mieszkaniu nomalczewskiego zebrane odciski palców nie wskazywały na nikogo, kto znany byłby policji. Według założeń, w dniu śmierci Monika umówiła się ze swoim chłopakiem na randkę. Tylko tu znów, nie wiadomo jak nie miała żadnych nieznanych policji połączeń nie, nie nawiązywała kontaktu z żadną osobą, której policja już nie prześwietliła. Monika wieczorem musiała czekać na swojego faceta, gdyż przygotowała kolację, kupiła alkohol. A jeśli pamiętacie, to nakryła też stół dla dwóch osób. To miało być takie romantyczne spotkanie we dwoje. Tylko kurczę, no. Coś poszło nie tak, gdyż do kolacji w ogóle nie doszło. Zanim pojawił się tajemniczy mężczyzna, Monika musiała naszykować kąpiel. Musiała czekać też w wannie na niego, bo ona była przygotowana w romantyczny sposób. Płatki róż, świece, wiecie. I właśnie w tej wannie zginęła. Tylko dlaczego? I dlaczego jej morderstwo zostało upozorowane na samobójstwo? Kto chciał to ukryć? To na pewno nie była przypadkowa osoba, gdyż z mieszkania nic nie zaginęło. Żadne cenne przedmioty Portfel i telefon, to wszystko leżało na miejscu. Jedyne, czego brakowało, to klucze, którymi sprawca zamknął mieszkanie. Istniały dwa komplety: jeden miała Monika, drugi jej kuzyn Karol. Ale śledztwo stanęło w martwym punkcie na bardzo, bardzo, bardzo długi czas. Jedynymi osobami, które przejmowały się losem zmarłej kobiety, no, byli jej bliscy. Tylko, że nie miał im kto pomóc. Ba! Rodzice usłyszeli nawet od jednego z funkcjonariuszy, że z tym morderstwem, no to tak nie do końca, że to musiało być samobójstwo, tylko jakaś szoka wyszła podczas sekcji. I usłyszeć coś takiego, tym bardziej, że państwo Wójcik byli ludźmi wierzącymi, od kilku lat mieszkającymi pod Świnoujściem, gdyż wyprowadzili się do rodzinnej wsi a tam wiecie, jak to małe społeczności. Ludzie plotkowali, a kiedy już była mowa o samobójstwie, no, no to nie po chrześcijańsku, no bo jakby inaczej. Czuli się obgadywani za plecami, potępieni. W małych skupiskach ludzi panuje taka dziwna mentalność. W dużych oczywiście też, ale w mniejszych, no to wiecie, jest to nasilone w większym stopniu. Występuje. I ogólnie sprawa z morderstwem Moniki była dziwna. Nikt nic nie widział, nikt nic nie wiedział. Blok, w którym mieszkałam, mieścił się w centrum miasta, ale monitoring to on znajdował się raczej po drugiej stronie ulicy, przy galerii czy biurowcach. Jedna wielka lipa i znikąd pomocy. Aż tu nagle 12 tygodni od znalezienia zwłok. Karol. Kuzyn, o którym już była mowa, postanowił wziąć się za ogarnięcie mieszkania, aby wujostwo nie musiało tego robić. Wiecie, mniejsze cierpienie. Karol poszedł odebrać też rzeczy, które zostały po w salonie fryzjerskim, gdzie pracowała. Swoją drogą ciekawa, dlaczego w ogóle policja tego nie, nie skonfiskowała, ale nie zabezpieczyła. Dobra. E, I tak. I właśnie w tym salonie fryzjerskim wydarzyło się coś dziwnego. Mężczyzna opróżnił szafkę, zebrał rzeczy osobiste Moniki i to było, wiecie, to były jakieś pierdoły, których koleżanki nie sprzątnęły, no bo to nie ich, albo było im jakoś głupio. I potem poszedł do biura Agaty, czyli właścicielki, które było też z na produkty, pożyć się tam zwyczajnie pożegnać. A wiecie, jak to znajomi. No bo przez jakiś tam sposób znał kobietę, przez kuzynkę swoją. Tak więc oni chwilę porozmawiali, gadu gadu, jak się czujesz, co u rodziców, co u wyjostwa. I w tym momencie Karol dostrzegł na wieszaku na klucze coś dziwnego. Bardzo charakterystyczny taki maskotkowy brelok na klucze w kształcie biedronki. Taki sam brelok, jaki miała Monika przy swoich kluczach. Tych kluczach, które zaginęły. Nie było to możliwe, aby ktoś posiadał taki sam brelok, gdyż on sam kupił go Monice w prezencie, gdy był na wycieczce w górach. No i miała go od kilku lat jako talizman szczęścia, więc rozumiecie, o czym mówię. To było niewyobrażalne, żeby ktoś akurat w Szczecinie kupił sobie taki sam brelok. Karol nie poruszył tematu kluczy, ale z automatu zaczęło mu to śmierdzieć. Jego humor automatycznie uległ zmianie i szybko pożegnał się z Agatą. I smutne jest to, że facet nie wiedział, co ma robić, bo wydawało mu się, że zaczyna najzwyczajniej w świecie świrować. Widzieć rzeczy, których nie ma. No, że ta Monika tak siedzi mu gdzieś na, z tyłu głowy, że sobie wymyśla takie rzeczy. Ale on też. No, Monika była dla niego jak siostra. On nie wierzył w jej samobójstwo. Na szczęście dziewczyna Karola namówiła go, aby skontaktował się z funkcjonariuszami zajmującymi się tą sprawą. Zwyczajnie, aby zgłosił swoje wątpliwości. I to może brzmieć w tej chwili totalnie cringeowo, ale. No bo dorosły facet zobaczył biedronkę i wydaje mu się, że niesie policji sprawcę na talerzu, ale oni podchwycili ten trop. I o tyle dobrze, że Karol nie sprzedał swoich wątpliwości wtedy, wtedy w salonie, nie zapytał: Ej, to nie są czasem klucze Moniki? No bo wtedy mógłby spojrzeć potencjalnego nowego podejrzanego. A stała się nią Agata, właścicielka salonu. Policja w jej biurze zabezpieczyła kilka rzeczy: klucze, telefony, dokumenty. Tylko jaki ona mogła mieć motyw? Czy w ogóle jakiś miała? Oczywiście kobieta, kiedy policja weszła do salonu, zaczęła krzyczeć, żeby się wynosili, żeby nie psuli jej reputacji, że straci przez nich klientów, bla bla i tak dalej. Ale mieli nakaz postanowili ją aresztować. Właściwie to postawili wszystko na jedną kartę, bo albo ją aresztują i jak najszybciej znajdą dowody, albo czeka ich wizyta góry, czyli bosów. Ale ten Carlton faktycznie miał rację, bo w salonie znaleziono i zabezpieczono klucze do mieszkania na Malczewskiego. Zabezpieczono telefon Agaty, dwa telefony służbowe, a od samej Jackowskiej ściągnięto w areszcie odciski palców. Śledczy mieli 24 godziny na przesłuchanie kobiety, zebranie dowodów, sprawdzenie telefonów, i to właśnie jeden z nich stał się głównym źródłem informacji. Mimo sprytu, Agata tę sprawę zawaliła. Jak już mówiłam, zabezpieczono dwie służbówki. Jedna komórka należała do Agaty, druga do Moniki, jak się okazało. Monika często robiła zamówienia, przyjmowała propozycje współpracy, była taką Wiecie, prawą ręką Agaty. I czy to był motyw do popełnienia morderstwa? O nie, kochani, motyw był dużo większy, ale trzeba było udowodnić, czy to Agata postanowiła zamordować Monikę, czy Kamil Jackowski, jej mąż. Z wiadomości wynikało, iż ta e, SMSowała z mężem swojej szefowej nie tylko w sprawach służbowych. Tajemniczym mężczyzną, z którym spotykała się od kilku miesięcy przed swoją śmiercią, był właśnie Kamil. I to na dzień 2 listopada byli umówieni w mieszkaniu Moniki. Kamil napisał jej SMS-a, że będzie u niej koło 21, bo tu cytuję Agata idzie do klubu na babski wieczór, a ja od 9 jestem twój. Para miała romans zwyczajnie i albo jego żona dowiedziała się o tym, albo to on... Powinien stać się kolejnym podejrzanym. Dlatego został zatrzymany w celu wyjaśnień i nie był zaskoczony. Podobno powiedział do policjantów: Wiedziałem, że w końcu do tego dojdziecie. Agata Jackowska na początku nie chciała zeznawać, jednak przesłuchujący ją zasugerowali, że wiedzą wszystko, bo Kamil został zatrzymany i zeznaje. I zaczęło się przerzucanie odpowiedzialności jedno na drugie. Teraz zacytuję Wam wypowiedź podejrzanej, jak według niej wyglądał dzień śmierci Moniki. Od dłuższego czasu wiedziałam, wiedziałam, bo za dużo się kontaktowali. Co miesiąc dostawałam bilingi za numery służbowe i wiedziałam, ile czasu wiszą na telefonie. Musiałabym być idiotką, żeby tego nie widzieć. Kamil zresztą chyba domyślał się, że wiem, bo nawet nie chował telefonu jak na początku ich romansu. No i przeczytałam tego SMS-a, że są umówieni na noc. Stwierdziłam, że złożę jej wizytę i sobie z nią to wyjaśnię. Przecież to mój mąż, mam prawo, ale kto ją zawił, to nie wiem. Pytajcie Kamila. Ja nic nie wiem. No i co? Wierzycie jej? No właśnie, bo Kamil był bardziej pokorny, tak się wydawało. Tylko nie wiadomo znowu, czy mówił prawdę, bo według niego sytuacja wyglądała. Tak jak mówiła Agata, tylko z dodatkiem tego, iż kiedy pojawił się w mieszkaniu, ta topiła martwą już Monikę. Ona już w tej wannie nie żyła, a Agata dalej ją topiła. I kiedy wszedł do środka, to wpadł w panikę. Jak zeznawał, bardzo kochał Monikę i chciał odejść od Agaty. Kiedy zobaczył martwą kochankę, wpadł w szał, zaczął szarpać się ze swoją żoną, krzyczeć na nią, co narobiłaś, ale było już za późno. Do Agaty też dotarło, co zrobiła i wtedy zdała sobie sprawę, że zabiła człowieka i może za to beknąć, to miała w głowie. Mhm. Według Kamila razem upozorowali samobójstwo Moniki, nie próbowali jakoś specjalnie zacierać po sobie śladów. Żadne z nich nie miało wcześniej problemów z policją. Wiedzieli, że zwyczajnie będą musieli się pilnować. Kiedy opuścili mieszkanie, nigdy więcej do tego nie wracali. Nie rozmawiali o monice ze znajomymi, aby po prostu czegoś nie chlapnąć. Podczas zeznań Kamil wydawał się naprawdę skruszony. Dla niego życie nie miało już sensu i było mu wszystko jedno. Czekał, kiedy ktoś znajdzie trop. Bo był gotowy zeznawać przeciwko swojej żonie i przyznać się do pomocy w zatarciu śladów. Monika została zamordowana w Wannie, myśląc, że osoba, która weszła do mieszkania, to jej partner. Kiedy zobaczyła Agatę, było za późno. Ta złapała ją za ramiona i zaczęła się z nią szarpać. Stąd zadrapanie na ciele denatki. Agata przycisnęła ją za ramiona w dół. Potem jej głowę. Stąd sińce. W kwietniu, gdy oskarżenie było już sporządzone, Agata i Kamil stanęli przed sądem w dwóch osobnych procesach. Obrona Agaty próbowała powoływać się na niepoczytalność w momencie dokonywania zbrodni i silną depresję. Tylko na to drugie nie było dowodów, a to pierwsze było kwestią sporną. Dlaczego? Kobieta twierdziła, że poszła na Malczewskiego, aby z Moniką porozmawiać. Nie miała w planie morderstwa. Nie pamięta całego zajścia, a ocknęła się dopiero, gdy Kamil wszedł do łazienki. Jej adwokat podnosił, że gdyby chciała zamordować swoją rywalkę, to przygotowałaby, się, przygotowałaby sobie jakąś broń, nóż, młotek, pistolet, cokolwiek tam mogłaby. I ona jednak pod wpływem emocji utopiła kobietę, gdyż źle to zabrzmi, ale nadarzyła się okazja. I Agata przed sądem nie była już przebojową właścicielką salonu. Na rozprawę przychodziła ubrana skromnie, niepomalowana, często zapłakana. Kiedy zeznawali rodzice Moniki, ta schowała twarz w dłoniach i zanosiła się szlochem. Nie wiadomo było jednak, czy to gra aktorska, czy faktycznie czuła wyrzuty sumienia. Kobieta została skazana na 10 lat pozbawienia wolności, czyli najwyższy możliwy wyrok, jeśli chodziło o zbrodnię w afekcie, bo właściwie z zeznań Kamila i jej wyjaśnień wyglądało to tak, jakby no ona faktycznie nie do końca wiedziała, co robi. Wcześniej nie zdarzało się jej być agresywną, jej mąż nigdy nie doświadczył od niej żadnej przemocy. No, czasem się pokłócili, ale jak to w normalnych związkach. Wobec Kamila sąd skorzystał z możliwości złagodzenia kary i za tą pomoc w upozorowaniu samobójstwa i ostatecznie on dostał 2,5 roku w zawieszeniu. I co dalej? Agata odsiaduje wyrok. Państwo, Wójcik, odwiedzili ją kilkakrotnie. Wybaczyli jej wszystko, gdyż są ludźmi dobrej wiary. I. Stracili córkę, ale nie chcą wskazywać kolejnej istoty na cierpienie. A Kamil? Kamil wyjechał, próbuje sobie ułożyć życie na nowo. Z Agatą rozwodu nie wziął, czeka aż skończy odsiadywać wyrok i wtedy zobaczą. Niestety w tej historii nikt nie doczekał się happy endu. Rodzice stracili dziecko, Agata 10 lat życia, Kamil miłość. Ale żeby nie było tak smutno, Karol. Karol wraz z dziewczyną doczekali się córki, której dali na imię Monika, gdyż on bardzo tęsknił za kuzynką i ma nadzieję, że córka będzie tak samo wspaniałą kobietą, jak jej ciotka. I to jest już koniec, moi kochani. Za chwilę wracam na ekran, więc uważajcie, tam przejdziemy do podsumowania. I tak właśnie zakończyła się historia Moniki wójcik. Historia fikcyjna oczywiście w dalszym ciągu o tym pamiętajcie, aby nie było e, jakichś dziwnych komentarzy, że skąd ty laska wzięłaś te źródła, przecież nigdzie nie ma takich historii. No nie ma, bo e, w pewien sposób napisaliśmy ją razem. I mm, teraz przedstawię Wam wyniki ankiet. Pierwsze pytanie brzmiało. Czy historia, którą opowiem w odcinku bonusowym, ma być o zaginięciu, czy o morderstwie? I 55% osób zaznaczyło odpowiedź: morderstwo. Wy to lubicie jednak, jakieś takie krwawe historyjki. Czyli morderstwo to pierwsze kryterium naszej sprawy. Kolejne. Jeśli morderstwo. To czy ma się pojawić seryjny zabójca, czy też nie? I uwaga, aż 65% z Was stwierdziło, że nie. I byłam w kompletnym szoku, bo wydawało mi się, że seryjni mordercy to jest coś, co ludzie lubią, a okazuje się, że jednak nie. E, w jakich latach mają mieć miejsce wydarzenia? W XX wieku czy współcześnie? Współcześnie to chodziło bardziej od y, 2001, y, i wzwyż, tak, czyli, e, czyli ostatnie dwudziestolecie. E, a, i 75% z was wybrało, że współcześnie. E, czy sprawa ma wydarzyć się w Polsce, czy poza granicami kraju? I tutaj, jak śledziłam e, co jakiś czas wyniki ankiety, to co chwilę przeważało jedno. Raz, że w Polsce, raz, że za granicą, ale ostatecznie 56% osób stwierdziło, że w Polsce. Um, 72% z Was lubi historie rozwiązane, a jeśli chodzi o rozwiązane historie, to aż 72% lubi, osób ankietowanych wybrało, że w sprawie ma zapaść wyrok skazujący. No i tak ostatnie pytanie. W jakiej kategorii ma być główny bohater? I tak jak wam mówiłam, osoba młodsza lub osoba po studiach. Czyli młodsza to student i tak dalej, jakiś uczeń, dziecko, a osoba po studiach, czyli po studiach, no logiczne. I tutaj tutaj też był problem i powiem wam, że yy, Minimalnie, dosłownie minimalnie, wygrała osoba po studiach 52%, ale to chyba była różnica jednego głosu. Także to są wszystkie pytania z, z tej kwestii. E, dajcie znać może, może na odcinek bonusowy, na ten pierwszy odcinek to były dosyć proste pytania, I, e, ale i tak. Pisanie tej historii nie było jakoś super łatwe, bo musiałam poświęcić temu trochę więcej czasu. Dajcie znać, co o tym myślicie, czy podołałam temu swojemu wyzwaniu, tym kryterium sprawy. I e, no także tak. Na koniec chciałam podziękować jeszcze mojemu kuzynowi Karolowi. Który nie był absolutnie inspiracją dla kuzyna Karola z historii, ale jakoś tak, zbieżność nazwisk miejsc jest przypadkowa, pamiętajcie. Eee... Dziękuję Karol za użyczenie Twojego głosu. Poszło mu świetnie, prawda? Bo bardzo się bronił przed tym, żeby wystąpić w tym odcinku. I tak, ja już będę uciekała, a wy pamiętajcie zostawić coś po sobie, czyli łapki w górę, albo łapki w dół obojętnie pamiętajcie o subskrypcji tutaj na dole i pamiętajcie też o tym, aby włączyć dzwoneczek, bo no, YouTube nie przypomina o wszystkich odcinkach. Jeśli chcecie być na bieżąco, to niestety subskrypcja, dzwoneczek, myślę, że te 3 sekundy Was nie zbawią, ale zresztą jeśli jesteście systematyczni, to wiecie, gdzie mnie znaleźć, jak mnie znaleźć, jak do mnie dotrzeć. I tak to jest już... To jest już koniec. Ja dziękuję wam bardzo za ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobała taka inna historia i że kiedyś może jeszcze zrobimy taki odcinek bonusowy albo wpadnę na coś całkowicie innego. Nie wiem. A w tej chwili się z wami żegnam. Takiego ciężko mi się dzisiaj z wami pożegnać, jak mówię do kamery. OK, Do następnego. Pa, pa.